O, patrzcie, elektryka. Tu wszystko powykręcane. Tu jest wentylacja. A tylko te drzwi otwarte, nie? To pewnie ostatnie piętro. Siema widzowie, witam w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj jest z nami gość specjalny. Siema, przedstaw się. Jeden. Zwiedzimy sobie taki oto opuszczony budynek w trakcie rozbiórki, nie? Cicho, dobrze. Idziemy od góry. O, dobra, zaliczymy dach, nie? To jest taki perlowski blok, taki można powiedzieć klocek, nie? Winda by się przydała. Zapomniałem, nie działa. Ja opuszczony blok, nie działa za winda. W tym Almamerze kiedyś była, oglądałem, ale teraz to już tam jest śmietnik, nie? Malaka, ładnie tu. Myślę, że graficiarze już tu weszli, nie? Najbardziej kwestia z burzą niż jakich jest wszędzie w ogóle, nie? No to. Tu też nie wiem, że stało, ale no w takich budynków się przychodzi dla widoków z dachu, nie? A ABB to już wiesz, na to chwilowie działają mocno, nie? Mhm. Jest? To też jest jakby jego teren, nie? Tego ochroniarza. To jest o, widzowie. Teraz ja podejdę najpierw tak, a potem się będę czołgał. Ono tak wisi, nie? Ono nie jest tutaj chyba przymocowana. Zrobić też z góry zdjęcie i może panoramę rąbne. Ona nie jest przyspawana, ona tak tylko wisi, nie? A to był szyb od windy. A tu maszynownia cała. Szyb jest na dole. O, patrzcie, elektryka. Tu wszystko powykręcane. Tu jest wentylacja. A co są te maszyny? Widzicie, to już jest nowsza taka technologia. Nie to co w tych starych fabrykach. Tu już mamy wszystko nowsze. Robię tu foty i lecę dalej. Wiatrak jeszcze działa.
wiecie, on jest chyba napędzany na... Jest silnik, ale nie wiem, czy ten silnik działa. To raczej nie silnik działa, tylko po prostu wiatr nim porusza. Dobra. Można lecieć dalej. Zamykamy elegancko drzwi. Patrzcie, ile mebli tu zostało. Serwerownik, coś. Oczywiście już wszystko powirwane. RTS, no keyboardy już byli. Tu jesteś. Już się zaczynałem. Nie wiem, czy hałas zrobimy, bo coś słyszę, chyba koparki też. No koparki tam już zaczęli robotę, nie? No ale dzięki temu nasz hałas nie będzie taki, wiesz, słyszalny bardzo, nie? Patrzcie, to kibelki z widokiem. Raczej wszystkie te szafki będą puste. O, cykniemy ten budynek, bo stąd ładnie wygląda. Patrzcie, tutaj mam taki na wylot, jakby tu ktoś nawet strzelił tam, to by przeleciało, nie? Farbę, czy co?
nawet, jest sporo. Tu już można zeskoczyć, ale tam byśmy i tak nigdy nie przeszli. No i jak tam? Powoli nasza nuda. No powoli ta, ale no cóż. Trochę wyposażenia jest, nie? Nie jest to taki typowy budynek, w którym nie ma już niczego, nie? 4 godziny 12. A ale ile baterii, nie? Z połowa? Dobra, tu idziesz na dół, okej? Okay? Idziesz też, czy nie? Dobra. O, tu mam coś ciekawego. Te drzwiczki. Ciekawe, co tam jest. O, a tu mam przejście do tamtego budynku. Ale dobra, zanim tam pójdziemy, zejdźmy najniżej, jak się da, nie? Bel? Damski, więc lepiej nie wchodzić. Któryś... No. Jak tam? A tylko te drzwi otwarte, nie? Dobra, chodźmy na dół. Chodźmy na dół, nie? Tam już trwają jakieś prace, właściwie rozbiórkowe, nie? Ten budynek pewnie też za chwilę zburzą. Więc no to jest ostatnia chwila, żeby go zwiedzić, nie? Tam poszedł, kurde, samą paszczę lwa. Tutaj jest winda. To pewnie ostatnie piętro. O nie. To jest zablokowane. To czy winda musi być na innym piętrze. O, tutaj będzie fajne zdjęcie tej części budynku. Jak tam, amigo? No. Misja poboczna wykonana? Tak. Chodźmy na dół, nie? O, tu jest coś godnego fotki. Też jest winda jeszcze. No i tu już klimatycznie jest, nie? Słuchaj, to jest to rzeczy.
A to też będą wszystko burzyć. Co? Też będą burzyć ten budynek. Wszystko po to już PLL, co nie? A to spotkałem takich przypadkowych gości, nie? Mówią, o kurde, mundurowy, to musisz sobie z nim zdjęcie zrobić. Ja mówię, czemu nie? Tablica. O, nawet buty takie robocze, nie? Pozostawały. O, tutaj mi się coś podoba. To jest zbiornik, co tutaj? Kurde. Co my tu mamy? Na domu, Matrix. Czekaj. To mnie sporo by teraz kosztował, nie? Ciekawe, czy jeszcze działa, nie? No. Ale tu raczej się tego nie przekonamy, nie? O tym. To powiedz, a jeżeli oni to wyburzą, to wszystko pójdzie się rąbać, ten cały sprzęt, co został. To jest jak malowanie światem. Ano. I to robi serię zdjęć, tak? Tak, daje sobie duży czas. Dzięki temu mam czas na to, żeby poświetlić. Cały kadr, nie? Zobaczymy, co mnie z tego wyjdzie. Bo u mnie jest, wiesz, to długie naświetlanie, nie? Idę. A co, choinki? No tak. Tego nie mogło zabraknąć. Kolejny taki wiatrak. Tego drugiego budynku? A tam po drugiej stronie było coś ciekawszego? Proszę? Tam po drugiej stronie było coś ciekawszego? Nie, to jest samochód, nie? Idziemy to wszystko, nie? Tak, żeby to było widać, zdjęcie telefonem. Dobra, ale tak tyłem mam zrobić? Tak, żeby to było widać. Event w film. Mhm. Świecić? Nie. Dobra. Jasne. Kurwa, mnie tam wkurwia, że czasem było telefonem, bo jest mi problem zrobić dobre zdjęcie niż kurwa brata, nie? A prawda, muszę się nakombinować, kurwa, telefonem to jest, wiesz, pykniesz i kurwa, czasem go nie zajebiście, nie? To się bawię. No. O, tu jest coś pięknego. Nie śpij mi się, no. Dobra. Zależy, że trochę się to bawię, to też drażę, nie? Sikipają, nie? Co my tu mamy za dziurę, kurde? Ale tu jest porzewiałe, zobaczcie. A co winda towarowa? Fuck. Zaraczyłem kamerę. Musiałem wymienić baterię. I co my tu jeszcze mamy, nie? Zaraz wam pokażę. Właśnie, winda towarowa.
Chodź, ona tutaj tak zawisła. Ja mam nadzieję, że tu nie spadnie. Ale właśnie służyła się do przenoszenia tutaj właśnie jakichś towarów i tak dalej. No, tu nie mam już nic ciekawego. Nie wiem, może prysznic? Mieli pracownicy coś takiego? Uruchomy elementy maszyn. O, klucz. Wiecie, że tu można by otworzyć normalnie. O, jak tam? Mamy też, to zbyt wczesna dla mnie godzina, ale jak to mówią, no czasem ja się tam pójdę sobie obejrzeć, nie? Dobra. Tu mam tą windę towarową. Nie wiem, co tu mogło być. Ale tu pewnie woda jakoś właśnie była, nie? Tu były drzwi chyba, ale zamurowali. Okno oczywiście powyrywane ze ścian. Tu byliśmy. Chyba ja tam wracam, nie? Któreśmy nie byli. O, Rzeczpospolita Polska. Podniesiemy, nie? Z szacunku do godła, tak? Z szacunku do godła. O. Tu jeszcze zajrzymy, bo tam jest mechanizm od tej windy właśnie, nie? O, dokładnie. Tu jest ciekawy składzik. O, zobaczcie, ile różnych rzeczy się zachowało. Możemy lecieć chyba. Strome te schody. Już nie, dobra, tam chyba wyjście łatwiejsze. Teraz ewakuacja. Jestem. Dobra. No to co? To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Wbijcie na stronę naszego gościa Urban Explorer Łódź. Polecam Urban Wake Up. Dzięki. Wreszcie to powiedziałeś. Także no, siema. Cześć.